Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Halo. Będę. Cześć. Jest. Halo. Siema. Tak. Słuchaj, Jarek, bo zbieram to z Krzyśkiem, nie? Bo co? Poczekaj chwilę. Telewizor tylko ściszymy. Potrzymaj. Co? Trzymaj, telewizor ściszymy. Ale co? Ściszyć? No możesz mówić, teraz jesteś na głośniku. Nagrywasz to, Jarek, teraz? Tak, nagrywam. No. I chciałem się ugadać, kiedy mogę do pani przyjechać, tylko żeby mnie, wiesz, ulacho mnie nie przetrafiło, żebym przyjechał. To wiesz, może już jak będzie, nie będzie śniegu, bo u nas śniegu nawaliło teraz dużo. Aha, rozumiem, ale Krzysiek jak będzie to było? A Krzysiek słyszy, to pytaj go. Ja powiedziałem kiedy. Bo trzeba akumulator kupić nowy, pojechać i tak dalej, i tak dalej. Już kupiony był akumulator. On się rozładował. No to trzeba naładować. Ja nie wniosę do ładowania. Ja myślę, że jak będzie ciepło, wiesz? Dobra. No, bo teraz nie ma sensu, jest mróz. Dobrze. Marcin z Podkarpacia. Słucham? Mogę kogoś pozdrowić na odcinku? No mów. No, pozdrawiam całą wieś Orzełówka w Podkarpacie. I cały produkt w Sosnu. No i również pozdrawiamy. Trzymaj się. No i do Jarek, trzymajcie się tam. Cześć. Cześć, cześć. W Lublinkach chcą naprawić. Uruchomić. Ale daj mi powiedzieć coś. No. Bo ty zawsze... Tomek zamknie tam. Zamknie to. Daj mi drzwiczki. Co? Światło zgaś. Kurwa. I nałóż kurtkę. Posprzątałeś? Możesz wypierdalać. Tak? Ja mu nie kazałem sprzątać. Jak nie kazałeś? Powiedziałeś, Tomek, zrób to. Oto. Co? Powiedziałeś? Nie. To półkę. Nie! Powiedziałeś, ja powiedziałem, że to nie moje rzeczy, ja nie będę dotykał. Ty powiedziałeś, Tomek? Ja powiedziałem, to. Nie przekręcaj. Tak powiedział słów. Tomku? Nie przekręcaj słów. Tak było? Nie przekręcaj. Zaraz, słów. Poczekaj, Tomek, ja też już idę. Czekaj, Tomek, wyjdziemy razem, poczekaj. No i co z tym Lublinkiem? I? Drzwi zamknij, Tomek, z tej strony. Co chcesz? Jak nie, to... Widzisz ten samochód? Co? Widzisz ten samochód? Nie. Nie? Co chcesz ode mnie? Jak samochód jest, to ty... I jak on jest, to ty kieruj, tak? Tak. Bo, tak? Bo ja z nim... A jadę. Jak jego nie ma, to ty klęczysz. Tak? I ryczysz. Tak? Chcesz, żeby pojechał? Tu internet. Chcesz, żeby... Ale ja nie chcę. Chcesz? Jak chcesz sobie. Nie byś, nie byś znowu był? Nie. A ja byłem? A ja byłem? Nie wyzywać się! Madalu! Nie wyzywaj mnie, rozumiesz? Nie wyzywaj go. Tomek, wyjdziesz i tyle, no. Proste. Jak on cię nie chce, no to nie trzeba, no. Będzie sam siedział. Poczekaj, zaraz ja też wychodzę, bo muszę jechać. Jak nie chce ciebie, no to będzie siedział sam, no. I tyle, no. Przecież ja do niczego tu nie zmuszam nikogo. Tym bardziej ciebie, Tomek, no bo co, jak ja mogę zmusić kogoś? Nie chce Krzysiek? Kazał ci kurtkę nałożyć? No to on decyduje. Widocznie nie chce, woli sam siedzieć w telewizor się patrzeć. No i masz o. Pilot, bo zaraz będziesz szukał. Bo jak bierzesz, a ty ściszałeś pilot, tak? Ściszałem, bo przez telefon. No. To twoje, dla ciebie przesyłanie. To dla ciebie przesyłanie.
Moje tylko, ja ci powiem co. Co? Podaj kulasę, Jarek. To sięgnij sobie. Proszę. Dzięki. To moje i to moje. No. A to twoje jest. Na pewno. Tak. Piwko twoje. To jest. O, jest wygrane. To jest to twoje. Twoje, nie. Nie, tam było. Nie. Nie tam było, nie. Nie. Ja. Nie powiem. No, nie będę siedział. Nie, że? Nie wiem, czy tamka zostawić. No to decyduj. Nie. Ja tu nie mam nic do powiedzenia i nie chcę decydować. Serce boli. Żeby szczerze spożywa. Nie podpalaj tam! No i, słyszałeś? No to dajesz. Dobrze. Będzie... Podpaliłeś, tak? Nie. Nie zdążyłem. No i decyduj. Co dalej? Czy siedzisz sobie sam, czy wolisz z Tomkiem? Masz jeszcze leczku? Postaw. Sobie otworzysz sobie. Postaw na płeczkę. Na płeczkę? No, proszę bardzo. Oj, fajnie. To do kawy mleczko. Nie, to normalne mleko, łaciate, 2%. Tylko w takiej mniejszej tej. Chodź, Tomek. Chodź tu. Daj mi drzwi. A, żeby nikt nie słyszał? Słucham. Siadaj. Dobrze. Weź to Borek. No to bliżej usiądź. To bliżej jego usiądź, żeby on słyszał, bo ty po cichu mówisz, Tomku. No, dawaj. Czy będziesz chlać, czy nie u mnie? Czy chcesz za... Nie. To ostatnia decyzja. U ciebie nie. Ale na podwórku tak, tak? Moje podwórku. Nie, na podwórku nie. Na podwórku nie. Było, minęło. Chyba widzisz, jak przynoszę tobie jedzenie. I... A dlaczego przychodzisz na moją posesję i do mojego domu ZUS jedzie u ciebie alkohol? No bo pewnie wczoraj imprezę miałem. Przepraszam, ale ja... Daj, dobra, już się nic nie mówię. Ja ciebie nie pytam. Nie było dobra. No co? To nie impreza była i co? A musiałeś chlać? Musiałem, a co? Musiałeś? No to a jak on jest to łypy tak u nas, tak? Jak chcesz, to wyjeżdżam. Tak! Jak chcesz, to wyjeżdżam. Tak? A tu puszka leży. Ja już słyszałem. Gdzie? W torbie. Nie. Nie ma? Nie. Nie ma? Nie pierdol to meczku. Bo wiesz, ja raz go znajdę. To jest to! A, wódeczka. Perfumy. Tak, perfumy. Akutany. Wódeczka? Co, wódeczka? To nie będą perfumy. No i widzisz? O, perfumy pijesz. Ja nie tobie. Wiesz? Słuchaj, ja chcesz, żeby jechać? Momentalnie. Proszę bardzo. Ja cię nie trzymam tutaj. No to ja dlatego mówię. Ja cię nie trzymam. Ja też nie zmuszam nikogo. Będziesz kracił mnie czy nie? Jeśli tam pojadę, to tak. I będziesz przyjeżdżał z mordy, będzie jechało, tak? A co u ciebie? A co u ciebie? U mnie nie jedzie. Nie jedzie? Nie. U mnie mleko jedzie. O. To. No to pij mleko. Tak. Nie będę. Tak. To co? Będziesz klać czy nie u mnie? Pytam. Usiądź. Nie będę. Usiądź. Nie będę, jeśli jestem tu. Jeśli jestem tu, nie będę chlał. Jeśli pojadę do siebie, tam tango i cash jest. Co jest? Tango i cash. Wiesz co to jest? Nie wiem. Impreza. A. Na 102. Na 102. I ty lubisz imprezę, tak? Tak. A. Bardzo lubię. A. Bardzo lubisz, tak? Tego nie. Mleko nie lubię. Aha. Ale czego mleko nie lubisz? A wódkę lepiej lubisz? Wódkę lepiej niż mleko. A, ale czego mleko, lepiej? Mleko jest dla dzieci, a wódka jest dla ludzi. Aha, dla ludzi, jak ty pojebany. Mrenu. Tak? Tak? No, tak. Tak? Wiesz, i się nie śmiej, bo to ten nagrywa, to ty bojowy. Mordę masz tak, tak? 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 Mrenu. A jak jego nie ma, dlaczego kończyłeś i prosiłeś się? Dlaczego? Daruj! Jedziemy. Daruj! Daruj! Po pierwsze, to ja mam gdzie mieszkać.
To czy czemu przyjedziesz? Tak o. U Menelowej? Ciebie zobaczę. U Menelowej? Menelowa wysyła i pogranę nerwa, tak? Nie, czemu? Tak? Ona ma pieniądze. Tak. Nie ma problemu. Ona ma pieniądze, tak. Słuchaj. Tu moje pieniądze, bierz, kradzie, ludzie mówią, że rozdajesz dla Menelu. No myślisz, nie wiem? To widzisz. Wiesz. No to co, dogadacie się czy nie? No co, zostać czy nie? Ja nie chcę tutaj być, żebyś był. Zostać czy ja nie? A, żeby ja nie był, tak? Nie chcesz? Żebyś nie był. Jest to znaczy... Żeby ja nie był, tak? Bo ty gospodarz, tak? Ty jesteś gospodarz. Nie. Powiedziałem, że nie chcesz, żeby ja tu był. Aha. No to nie. Powiedziałeś ty, że ja nie chcę, żeby był. Nie, ja. Nie. No, albo ja. A ja. Ty pod znakiem zapytania. A? No. Ja też zastanawiam się. Ty wiesz. A ty miałeś jemu, Jareczek, do rozumu przemówić. No już zaczyna się, kurwa. Ja już ile razy mówiłem. A to mnie nie wchodzi. Tomku, czy ja z tobą... Możesz, choć Jareczek... A to poczekaj! Cicho! Tomku, czy ja z tobą rozmawiałem na temat picia u pana Krzysztofa? Nie. Nie rozmawiałem z tobą? Mówiłem to. A, widzisz? Nie, poczekaj. Brawo! Brawo, bij brawo. Słuchaj, Tomek, pamiętasz, jak ja z tobą rozmawiałem i ci mówiłem, że tu u Krzyśka nie ma picia? No oczywiście. No to mówiłem, czy nie mówiłem? To rozmawiam czy nie rozmawiam? Jest to nawet na filmie. Jest czy nie? Rozmawiam z tobą czy nie? No rozmawiam, a co? Nie rozmawiam? Rozmawiam. To dlaczego powiedziałeś nie? Będę chciał, to wypiję tam u siebie, na dzielnicy. A tu to nie. Jedź, kraj. Dobra, jedziemy. Bo tu. No to trzeba jechać. No ja jadę w każdym bądź razie. A Tomek, jak tam uważasz? No jak ty, Krzysiek, go nie chcesz, no to... Ja, kurwa, wiesz, nie będę trzymać Menela. No to jest twoja decyzja. Ja nie będę, żeby on, kurwa, latał po zakojątkach i krał. Wiesz? Wiesz o tym? O, teraz tam piwko stoi na pewno. Ja teraz stary i tam zbadam teren. Zbadaj, ja nie wiem. Jego tereny. Tu chowaj. A kto puszki znalazł na werandzie? No ja znalazłem. No. Mówiłem mu o tym. Że jak wypił, to mógł wyrzucić. Zgadza się? Było ty tak. Ty jego trzymać? A jak? To jest twoja decyzja. Ja tutaj decyzji nie podejmuję. Ja nie mam z kim się poradzić nawet, wiesz? No to rób. Nie mam. Jak mama, żeby żyła, rodzina, to by... Mów! Co nie byłoby? On by chodziłby u ojca mego na paluszkach. A tu pewnie by nie był, jakby twój ojciec był. O kurwa, a brat by jakby złapał jego za rzeczy, to kurwa przez bramę by kurwa fikałby. Bo mój brat tu mają, o. Ja piję. Pij mleko, będziesz kaleko. O, takie hasło słyszałeś? Pij mleko, będziesz zdrów. Takie hasło słyszałeś? Takie nie. Nie? Nie. A co? Zapomniałeś? W twoim przypadku to nie działa. A, nie działa. Nie, bo w wieku 60 lat to powinien zapierdalać jak Pershing, kurwa, pracować. O, a ty ile a nie siedzieć. Młodszy ode mnie płynął dwa razy jak Pershing zapierdalać. No właśnie, jadę do roboty. No. Wiesz, ty no, jest tak do roboty jak tak, no dokładnie. No, to co, dogadujecie się czy nie? Bo Tomek już gotowy do wyjścia. Ja jadę w każdym razie. Ja z tobą jeszcze mam porozmawiać. Zobaczmy.